Takim zabezpieczeniem jest wielotonowy znak wodny. Każda ze stron paszportu. Dłoń wypieczętowała przyszłą bardzo dobrą współpracę z Izraelem. Współpracować między innymi również zwalczając terroryzm, zwalczając ekstremizm. Tak jak nazizm. Organizatorami konferencji były Instytut imienia Świętego Jana Pawła II, Pamięć i Tożsamość, działający przy Fundacji Lux Veritatis oraz z Fundacją Frontedebs we współpracy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli premier Beata Szydło, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Prezydent Polski Andrzej Duda oczekuje wyjaśnień w sprawie wycofania przez MON kandydatur na stopnie generalskie. Prezydent Polski w wywiadzie dla jednej ze stacji telewizyjnych oświadczył, że nikt nie podważał kandydatur 14 oficerów. Jak powiedział, to bardzo dobrzy żołnierze. 11 listopada otrzymali oni z rąk prezydenta wysokie odznaczenia państwowe. Jednocześnie najwyższy przedstawiciel państwa polskiego przyznał, że informacja o wycofaniu kandydatur oficerów dotarła do niego za pośrednictwem mediów. Prezydencki minister Krzysztof Łapiński powiedział, że z wierzchów sił zbrojnych oczekuje informacji ze strony MON-u na temat kwestii personalnych. Wiceminister obrony Bartosz Kornacki tłumaczy, że szef MON-u wycofał wnioski o awanse generalskie, ponieważ chce porozmawiać z prezydentem. Widząc, że pan prezydent w związku z powyższym jest reforma systemu dowodzenia, miałbym wątpliwości dotyczących tych osób, jeśli chodzi o dokumentację, więc nie było nominacji, chociaż to już jest listopada, to żeby w duchu takiego porozumienia szukać tutaj jakiegoś porozumienia, rozwiązania tych kwestii, które może nie są sporne, są różne spojrzenia na te kwestie, ze strony pan minister mogłaby wysłać te wnioski. Mam nadzieję, że będzie duża taka zła, która pozwoli zacząć ustawę o systemie dowodzenia kierowania. Różnice poglądów między PPN-em a MON-em dotyczą między innymi prerogatyw prezydenta i samych struktur. Chodzi o przywrócenie odrębnych dowództw rodzajów sił zbrojnych. Zarówno ośrodek prezydencki, jak i MON uważają, że należy zmienić dotychczasowy system. Rząd PO-PSL wprowadził dwa główne dowództwa, a sztab generalny uczynił głównym ośrodkiem planowania, a nie dowodzenia. Koncepcja MON nie przewiduje jednak postulowanego przez PPN połączonego dowództwa, mającego koordynować współdziałanie sił lądowych, powietrznych, morskich i specjalnych oraz obrony terytorialnej. Resort obrony proponuje powołanie Inspektoratu Szkolenia i Dowodzenia, którego szef byłby mianowany przez ministra obrony, podczas gdy dowódców rodzajów sił zbrojnych mianowałby prezydent. W najbliższy wtorek nadzwyczajna komisja sejmowa zajmie się projektem zmian w kodeksie wyborczym. Propozycje krytykują wszystkie partie opozycyjne oraz Państwowa Komisja Wyborcza. W piątek Sejm nie zgodził się na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu PiS-u. Partia rządząca proponuje likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach samorządowych oraz wprowadzenie zasady dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz większą kontrolę przy liczeniu głosów. Wraz z projektem PiS-u nadzwyczajna komisja będzie pracować nad rozwiązaniami Kukiz15. Formacja Pawła Kukiza chce wprowadzenia jednomandatowych okręgów w wyborach do wszystkich szczebli samorządu. Poseł Agnieszka Ścigaj z Kukiz15 podkreśla, że zmiany zaproponowane przez PiS są antyobywatelskie i promują największe ugrupowania polityczne. Zmiana sposobu wybierania radnych w taki sposób, że szef jakiejkolwiek partii
wybierze kandydatów i posadzi ich na listę, a potem ludzie mogą sobie zdecydować, to jest absolutnym zagrożeniem i zaprzeczeniem demokracji, więc ustawa ma przewrotną nazwę, która mówi o celu zwiększenia kontroli obywateli nad swoimi radnymi, a dokładnie proponuje coś na odwrót. Drugi postulat związany z zmniejszeniem okręgów wyborczych do powiatów i do sejmików spowoduje to, że na scenie politycznej zostanie Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, wszystkie inne ugrupowania, ale to nawet nie chodzi o ugrupowania, jak organizacje pozarządowe, aktywni społecznicy, którzy nie chcą być członkami żadnej partii, nie chcą się do niej zapisywać, nie będą po prostu mieli szansę wystawić swoich kandydatów. Projekt PiS-u zakłada również zmiany w sposobie ustalania składu Państwowej Komisji Wyborczej. 7 na 9 sędziów ma być wybieranych przez Sejm. Obecnie w skład komisji wchodzą sędziowie delegowani przez Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny. Posłowie PO, Nowoczesnej i PSL-u zapowiedzieli zorganizowanie wysłuchania publicznego w sprawie projektu. A wybory samorządowe odbędą się jesienią przyszłego roku. 500 żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło w niedzielę w Rzeszowie uroczystą przysięgę. Była to już 22. tego typu ceremonia w Polsce. Tym razem żołnierze ślubowali wierność ojczyźnie na sztandar bojowy żołnierzy AK Okręgu Rzeszów. Uroczystość zbiegła się ze 104. rocznicą urodzin patrona brygady, pułkownika Łukasza Cieplińskiego, pseudonim Pułk. Minister obrony Antoni Macierewicz odczytał żołnierzom fragment grypsu pułkownika Cieplińskiego, wysłanego najbliższym z celi śmierci. Wierzę, że dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona, pisał pułkownik Ciepliński. Zwracając się do żołnierzy, minister zaznaczył, że słowa ich patrona są nie tylko testamentem, lecz także stanowią o tym, kim będą, komu i jak będą służyć, są zobowiązaniem i ich drogą na przyszłość. To jego słowa, a także zobowiązania. To jego słowa, a wasza droga na przyszłość. To jego słowa, a wasza wiara w to, jaką Polskę macie zbudować swoim wysiłkiem i swoim poświęceniem. Jaki Polski macie bronić. Właśnie taki, jaką widział przed momencie przedsiemiennym pułkownik Łukasz. Wojska Obrony Terytorialnej zostały powołane na początku bieżącego roku i stanowią samodzielny 5. rodzaj sił zbrojnych. WOT przygotowują się do działań w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Mają wspierać wojska operacyjne, służby ratownicze i lokalne społeczności. Pierwsze 3 brygady zostały sformowane w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim, a dowodzenie nad nimi przejęło dowództwo wojsk. Tak, i na końcu się zbłaźniła, była to praca z całym życiem, a na końcu się zbłaźniła. No kto? No tak. Wiera Gramy. Ojciec święty Franciszek, jak co tydzień w niedzielę, spotkał się z wiernymi na modlitwie anonimowym w Watykanie. Tego dnia obchodziliśmy uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata. Biskup w rozważaniach powiedział, że jego królowanie jest tym, które przewodzi, jest służbą. Chrystus nie był Chrystusem Wszechświata. Chrystus podziękował szatanowi za królestwa, które ten mu obiecał. Dziękuję ci, szatanie. Sobie sam weź je. To są one twoje.